Krzyśku, chciałeś ogłosić coś, że będzie co organizowana? Akcja charytatywna. Na rzecz? Na rzecz pomocy dla Ukraińców. I w związku z tym... Biednych Ukraińców... Moje którzy... usta czerwone. Te, które tutaj leżały, tutaj na tak, tym, tak? Kiedyś. Pójdą na tą aukcję, tak? Aukcję. Ja zaraz poszukam, co przekazać. I po prostu, żebyście mogłem byli zadowoleni. I żeby licytowali, tak? Tak. I wszystkie pieniądze zostaną tak. przekazane... Dla was. Ukraińcom. Tak. Dla na akcję charytatywną dla Ukraińców. Dla dzieci. Dla dzieci. Takie datki, Krzysztof, jak ktoś chce, to do ciebie osobiście, tak? Tak. A z aukcji, która będzie ta aukcja, to pieniążki trafią bezpośrednio do tych ludzi, którzy potrzebują. Tak? Link, o, link będzie w ale opisie ja pod też filmem. Ja będę miał pieczęć, dlatego że muszę pilnować, czy pieniążki zostały przesłane. Będą przesłane, będziesz miał dowód. To ty, Krzyśku, dzisiaj postarasz się poszukać czegoś, tak? Tak. Na tą aukcję? Postaram się poszukać. I przekażę to z podpisem oczywiście, tak? Z podpisem moim na akcję charytatywną i tak dalej. I zachęcamy do pomocy również, tak? Tak. Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Ten. Odkurzacz do prądu. Ja popatrzę. Jest gniazdko. A on dał takiego, że nie wie. A skąd on ma to wiedzieć? Nie widzę, gdzie gniazdko. Gdzie, dobrze, ja tu nie widzę. No ja... Tu bywając, to wiem, gdzie gniazdko, tak? A on mógł wiedzieć to, czy nie? A ty na niego nakrzyczałeś niepotrzebnie. I on tego się przestraszył. Dlatego, Krzysiek, ty traktujesz tak ludzi. Nie. Tak. Ludzi trzeba młodzież uczyć. Nie popuszczać lejca. Z tego powodu, że jak popuścisz lejca dla człowieka młodego, to popuścił, sam włączył. Sam odkurzacz przyniósł, sam odkurzał, sam posprzątał, sam wszystko. Ja nic nie będę robić, ja tylko komputerek i o. No to Krzysiek, no to... Tak, Rafał przyjeżdża, tu ustawia komputer, sobie pisze, tu lajta ustanawia i tak dalej. A ja się po cichu, Aron chodź. Ale Krzysiek, zrobiłeś... Bo nakrzyczałeś na jego. Niepotrzebnie. Co? Zrobiłeś Posłuchaj, po pierwsze, mieliśmy na ten temat porozmawiać, więc rozmawiamy, tak? Aron, chodź. Dobrze, Aron. Nie ucieknie. Wącha węgiel. Czarny, powącha węgiel. Pałuś ty. Pałuś. No, chapaj tam. O. O. O, masz Wojtka. Dobrze, ile się? Masz Wojtka nowego. Posłuchaj mnie, Krzysiek. Chodzi o to, że ty w stosunku do ludzi... Pałcie. Krzysiek! Posłuchaj mnie. Ty w stosunku do ludzi nie jesteś taki bo rugasz. Za byle co. Tak jak tego Adama. Za co? Za to, że nie podłączył do gniazdka... Ale daj mi odpowiedzieć. Że nie podłączył do gniazdka kabla, tak? Nie, posłuchaj. Tak, oto była kłótnia. Ja doskonale. Ale posłuchaj, nie. Ale nie, daj mi powiedzieć. Oto była kłótnia, doskonale o tym wiem. Bo on nabitł. Nie, tak, on. Ja miałem z nim kontakt cały czas. Oczywiście. Tak było. Zrugałeś go, wyzwałeś go od. I on się przestraszył. Aron chodził. A co on zrobił? Co on złego zrobił? Już koniec? Bo uciekł. Aron, połóż się, pies. Tam nie, chodź tutaj, tu. Tu nie. Ciop. Tu, połóż się. O, tutaj. Siadaj, no, siadaj. Dobra. No, już koniec, no, moi. Już koniec, moje? No, taki, wiesz, koniec początka. Zaczęliśmy sprzątać. My. Nie? On mówi, ja będę sprzątał zresztą. Ja mówię, nie, Adam pierwszy pod to. On miał przynieść skrzynki siwą, białą i zieloną. On przyniósł. Ja mówię, dziękuję Adamie.
Ja mówię, to weź podłącz odkurzacz. Nie? On, odkurzacz był włączony do przedłużacza. I co? Powiedział tak. Wziął od sznuru odkurzacza i wziął przedłużacz. Wetchnął, a ja mówię, wetchnij do gniazdka. Adam. On mówi, a gdzie tu gniazdko? Udało, jakby nie widzi, gdzie gniazdko. Jakby gniazdko jest zamurowane. No mówię, czy ty, Adam, małe dziecko, czy nie? Powiedz mi. Ja bym tylko to powiedział. Bo ja nienawidzę takich ludzi, którzy widać gniazdko, gdzie jest na ścianie. Można przechylić na szafce tam torebki czy... A, tu gniazdko. Ale on tu nie mieszka, ale on tu nie mieszka. Mógł, nie, nic. Mógł nie wiedzieć? Ja zajdę do domu, do ciebie, Jacek. Nie, nie zajdziesz do mnie, nie, nie do domu. Przypuśćmy, dla sobie do domu i ty, żeby tak, ja taki przykład daję tobie. Krzysiu, weź odkurzacz przynieś, weź podłącz, weź to zrób, to zrób, to zrób, weź. Ja bym tak powiedział, jak brakowałoby tego, krótki byłby sznur od odkurzacza, ja bym powiedział, Jacek, daj przedłużacz dla mnie. A ty powiedział, tam o czapie, ja bym powiedział, Jacek, wiesz co, ja nie wiem, gdzie ten, daj mi do ręki, to ja złączę, podłączę pod gniazdko od razu. Dobrze, to nie o to, jakby, ale to nie o to chodzi, to Krzysiek, widzi, Krzysiek, to... skrzyczałeś go, on się przestraszył, to jest młody chłopak. On tylko tak. Nie, on tylko tak, tylko przyjechał, to nie, i pomógł. Nie, nie, daj mi kończyć. On, czy on w domu, ja zapomniałem cię, zapytać cię. Czy w domu miał w ręku sztychówkę? No, widły. Widły i tak dalej. No i kosę. Na pewno nie. Dlatego, że tak. Dzisiaj młodzież. Widzisz? O. Ha! Ha! Patrz, bo pies akurat. O. O, no, aha, i pies wstał. Aron, nie można tam. Tam nie można. Tam nie można. Aron, Krzysiek, to ja tobie coś, coś wytłumaczę. Ja jeszcze nie kończyłem. I? To kończ. Ja mówię tak. Adam, jutro będziemy sprzątać. Dobrze. On mówi, to damy, jedziemy do tego, Carrefoura. Pojechali do Carrefoura. Szukaliśmy szynę. Naleźliśmy tą stalową świnkę dół, a później znalazł zieloną tą dół. Bo ja szukałem, szukałem, nie znalazłem. Ja dwie mniejsze miałem. A on mówi tak, ty Krzysie, a my co Adam? Większe są, a jak chcesz. A my gdzie? Tak mówię, gdzie? A on mówi, to chodź. Po co budy? Chodź. A ja z kulasu podeszłem, tak patrzę, tak stoi utało. No to co, zła? Dobrze! Nie tak jak chodziło. Ile mówię, za to zapłaciłeś? Mówię, co? Ile za to zapłaciłeś wszystko? Za wszystko zapłaciłem 65 czy do 70 zł. I co? I co? I stoją. Ale czekaj. Powiem tak. To biało, to ja nie płaciłem, dostałem za darmo. Okej. Okay. To za te dwie, tak? Za te dwie. 70 zł? Ja jeszcze coś jeszcze tam kupiłem. Jakieś zakupy, tak? No, jeszcze jakieś zakupy. No dobra. I wiesz, ja wziąłem, mówię, bardzo dobrze Adam, że znalazłeś większą szynkę. Dziękuję ci Adam za to. Mówię, proszę. A Adam jeszcze mówi, a może dwie duże? Mówię, nie, na razie Adam, starczy mnie dwie. Ta i tak. Mówię, starczy mnie. No to, ale popatrz. Czekaj, przerwę. Ale czekaj. Nie, 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 nie. No to co ty masz do Adama? On tu przyjechał pobyć z tobą. Z tego względu, wiesz co już ludzie napisali? Że to Sławka Wysłannik, Sławka Wysłannik. Ten Adam już ile razy tu był? Ja mówię, a już na Adama pisali, że on konfident i tak dalej. No. Dobra, dobra. To jest dobry chłopak i ja go bardzo serdecznie pozdrawiam. O, policja. Gdzie? Ało. Policyjna? Ktoś wezwał już, widzisz? Widzisz, ktoś wezwał.
No to dobrze, no to elegancko. I powiem tobie, że coś chciałem jeszcze powiedzieć. I zatrzymała się, poczęła, czy wszystko ok. Wiesz, że ja włożyłem do kosza, mówię, on mówi jeszcze zielony. Ja mówię, nie Adam, nie, starczy. Starczy. Na to starczy. Ja się tam napój wziąłem, chyba Coca-Cola, Coca-Cola wziąłem i to cieszy wziąłem. Już ci powiem na co, ale... Wojtek, wyłącz tą farelkę. Wojtka, nie ma, to ja wyłączę. Jezus, jak... Tam wszystkie trzeba. Już wszystkie włączyłem. I co? Papier taki, wiesz, za 12 zł wziąłem. Gruba rola. Do czego? Do sedesu. Do dupy pocierania. To nie papier, tylko do odbytu, tak? Co? Do odbytu. No, jak do toalety. No to ręcznik papierowy, tak? Co? Ręcznik papierowy. No. No. I wiesz, wziąłem i powiem sobie, ja, on, Adam mówi, ty, a może jeszcze, to przymkniemy, Adam, brumorze, nie. A i Adam powiedział tak, ty, te dwa mamy odstawię, a tą dużo przyniosę. Tak, mówię, Adam, dobrze zrobisz, mówię. Ja się pochwaluję, mówię, te małe wek, a zieloną podstawię do kosza. No dobra, się gadajmy o tych skrzynkach. Skrzynki. Są, to są. Tylko teraz je wykorzystaj. Wykorzystam, zaraz będę... Posprzątaj te swoje, wiesz, te listy, nie listy. Opakuj wiem, to. Wiem. Zieloną wezmę i będę wkładać. Krzysiek, kiedy dasz mi odpocząć? Nie wiem. Nie wiem. Kiedy dam? No. Jak odejdę z tej szaty. Czyli nigdy. Czyli nigdy. Słuchaj, żeby ty był też taki sam, powiem, przy tym, sam został, czy ty... Ale ty dał... nie jesteś, ale Krzysiek, ty nie jesteś ale sam. Ale poczekaj. Jestem ja tutaj, jest dużo osób, które ci... Ale żeby ty odebrał telefon, żeby powiedział... Krzysiek, posłuchaj mnie. Ja nie... posłuchaj mnie. Ale ty dzwonisz, ja widzę, że ty dzwonisz. Ja odzwaniam. Nie było tak zawsze? A teraz nie chcesz odwalić. Teraz nie chcesz. Dzwonię po co rany, jak ty widzisz. Wiesz, no, po daj ile, mi po ile razy? Po 100? To mało powiedziane. Po 100 razy. Ale jest, zobacz, Krzysiek, jaki dzisiaj mamy dzień? Piątek? I wiesz, dziś? No. Piątek. Cały tydzień. No. Czy nie mam prawa na przykład napić się piwa? Jak człowiek? Możesz. No nie mogę, bo ty mnie wzywasz. Ale się napiłem. Napiłem się. W domu wypiłeś i koniec. Ale przyszedłem do ciebie, no. Ile wypiłeś? Piw? Ile? Piw? 18. Żartuję, no co? Jedno na pewno. Po 18 to ja bym już nie łaził. Warunek? Półtora, piwa nawet nie skończyłem. A ty już do mnie dzwonisz. Chodź. O. Chodź. Krzysiek chodź. Nie lubi psów. O. Chodź. Tutaj jest dowód na to. Jak to Krzysiek torturuje psy. Myszku w dokumentach. Co ty tam wąchasz? Tam to nie. Wącha. To dobry pies. Bo wiesz, to jest pies do wykrywania. Wiesz? Czego? Bandytów, złodziejów. Narkotyków? U nas Aron był taki. Czekaj, zobaczymy, czy wykryje. Aron? Aron, chodź tutaj. A czy Jacek? Jacek? Chodź tutaj. Jacek? 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 On tam czuje butelki chyba. Aron? Jacek? Chodź tutaj. Aron! Chodź tutaj! Tutaj, już! O, on pokaże, gdzie trzeba szukać. O, waruj! Znalazł. Tutaj są narkotyki. Nie, tu narkotyków nie ma, żartowałem. O! Zajmę do tego. Do kogo? Rafała. No już, czekaj, napisz się koli tego.
Rafał. Koniecznie? Nie wytrzymasz? Nie. Do Wojtka zadzwonił. Wojtek nie odbierze. Od ciebie odbierze. Co? A spróbuj ze swojego. Podaj mi też nie odbierze. To spróbuj. Zaraz muszę włączyć. No to włącz. O. Nie budźmy Wojtka. Nie budźmy Wojtka. Nowy Wojtek. Nowy lokator szkolnej. O kurw. No tego jeszcze nie grali. A jaki zadowolony. Ta pluskwy do domu przyniesie. No, jakie pluskwy. Ludzie. O. Cześć, Ryśka moja. Halo. Jak to robić? Ty klikasz, klikasz i tam wyklikasz. Już mam. Do Wojtka, tak? No. O, raczej go biknie, sygnał i wszystko. No i dobra, no. Dobra. On widzi i od razu wyłącza, wiesz? Myślisz? Tak. A on ma swój numer telefonu? Co? On ma? On już ma, bo ja do jego wiele razy dzwoniłem, to on ma. Aha. No dobra, no. To cóż, żegnamy się, widzowie. Czekamy na lepsze wiadomości. Krzysiek, pozdrów widzów. Wszystkich pozdrawiam. I Wojtka? I Wojtka. A powiedz coś do Wojtka. Ja już nie mam siły mówić. Ja już nie mam siły mówić. Nie mam. Apel. Ostatni apel. Ostatnie ostrzeżenie. Wojtku kochany, wróć. Proszę ciebie. Wróć. Aaron! Aaron! On nic nie robi. Chodź tutaj. Tu? Już? Na, Wojtek na miejsce. O tak. I? Proszę cię, Wojtku. Wróć. Chodź, Krzysiek. Ja mam taką propozycję. Może to śmieszne, może to będzie... Bo puszczał tobie piosenkę tą... jak on się nazywa? Adam. Adam. No, wróć, synu, wróć. Chodź razem zaśpiewamy. Może to do niego... Trafić. Ja śpiewam, post jest, wiesz, nie chcę śpiewać, a dziś śpiewam. To ja zaśpiewam. Ja zaśpiewam. Tylko mi pomóż. Do... Halo. Słucham? Ale co? Czy w nachy pan nasrał, no? Czy ja w nachy nasrał? A o co tobie chodzi, człowieku? A ja wiem, czy to głos. Wiesz, ja wiem, czy to głos jest. Wiesz, ja wiem, czy to głos. Wczoraj byliśmy na spotkaniu. Czego ty chcesz, Mariuszu? Czego? Czego? Czego ty chcesz ode mnie powiedzieć? Czego? Chcę pana gacę kupić. Co kupić? Do widzenia, wiesz, do widzenia. To chodź, Krzyśku, na koniec zaśpiewajmy tą piosenkę. Nie, ja śpiewam. No to, ale tylko mi pomóż, ja będę śpiewał, dobra? To zacznij tam. Dobra, ale masz mi pomóc, bo ja tam... Odejdź. Wróć, synu, wróć z daleka. Wróć, synu, wróć, ojciec czeka. Wróć, synu, wróć z daleka.
Wróć. Cię czeka. Wróć. Zgarbiony. Stęskniony. Czeka. Wróć. Nękany. Zaraz już nie będzie twego ojca zabijać. Wróć. Zabijasz jego swoją metodą. Wróć. Synu, wróć. Daleka. Weź ty chówkę. Idź. Opajamy. Na ojca, za który dał tobie dał. Wróć, synu, wróć. Dał tobie dał. Iść się przez 7 lat. Oddaj milion złotych dla człowieka. Wróć, synu, wróć z daleka. Oddaj kasę, oddaj kasę. Milion złotych oddaj. Krzysiek czeka. Tak się śpiewa. Do kogo? Do Rafała. A co to, rozkaz? Nie rozkaz, ale ja proszę. O, no. Da się poprosić? Żegnam. Widzę. Ja świnio wiecie, ja proszę cię. Ja będę zaraz tu prosiaczki. Rodził? Tak. Tak, srak. No. Weź ty już, tak nie gadaj. Dziękujemy, dobranoc. Dobranoc powiedz. Dobranoc.